Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Dawid, co to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World 2. Udało mi się w końcu znaleźć program do nagrywania, dzięki któremu uda mi się nagrać tą grę. Mam taką nadzieję. Jest ile to? 30 stałych klatek na sekundę, myślę, że tyle wystarczy. Drodzy Państwo, jedziemy sobie ICE 2 czy 3. Teraz sobie sam daję zagwozdkę. W każdym razie scenariusz nazywa się ICE w śniegu. I co należy wpierw zrobić, to odblokować drzwi, tak? To się robiło gdzieś tutaj. Otwórz lewej zamknij z prawej. Nie, po obydwu stronach mamy tego. Otwórz z obu stron. O, otwórz z obu stron. Teraz mi pasuje. Zwolnimy sobie hamulec postojowy, który był chyba zwolniony z tego co. Tak, jest zwolniony. I załączymy sobie ZIFE, tak aby urealnić sobie troszkę rozgrywkę. Dobrze, możemy zablokować nasze drzwi. Dobrze, drzwi mamy ładnie zablokowane. Amulet zespolony dajemy na zwolnienie i zwiększamy moc, aby ruszyć. No i pomalutku ruszajmy. Pamiętajmy, że przede wszystkim zima, tory są ślizgie. Możemy sobie pod escape'em obejrzeć nasz rozkład jazdy. No i po prostu jechać przez pół godziny i zatrzymać się w lokalizacji. Nic nadzwyczajnego. Więc ruszajmy. Jest w tym pociągu również coś takiego, co się nazywa FB. Czyli tempomat na nasz polski język tłumacząc. Mam nadzieję ogólnie, że wszystko słychać prawidłowo, bo jeszcze nie testowałem tego programu. Pamiętajmy o skasowaniu ZIF-y. Jeszcze wiem chyba... O właśnie, LZB trzeba włączyć. I teraz już nie zamknę tej zakładki, bo jakbym się ruszył z miejsca, to by ZIF-a zaczęła się odzywać. Stawmy sobie to na... chyba 40 na godzinę. Idźmy sobie w zakładkę LB. Dajmy, że mamy utrzymywać prędkość. Pięknie. Wszystko działa jak należy. ZIF-a, właśnie. Należy o tym pamiętać, żeby ZIF-ę skasować. I mamy większe ograniczenie do 60 na godzinę z tego co widzę. Rozpędzajmy się. Trochę więcej mocy nikomu nie zaszkodzi. I ograniczenie się zwiększyło do 80 km na godzinę. Jak to wygląda z zewnątrz, drodzy Państwo?
aktualnie mamy LZB. Aktywny. Więc niezależnie ile tu ustawię na wajchę, to i tak on będzie sobie sam z automatu dostosowywał prędkość. Proszę panie, nie irytuj się. No naprawdę ta gra wygląda ładnie. A widzę, że im większe prędkości, tym troszkę bardziej zaczyna się odzywać to, czy jednak komputer jest mocno przeciążony. A jakoś dajemy radę, nieźle. Właśnie wyprzedzamy pociąg, rzadko spotykany u nas na polskich torach. No to jak widzicie częściej. Dobrze przyspieszamy na początku DMT. Maksymalną moc i niestety był poślizg przy prędkości 100 na godzinę. Ale będziemy jechać z bardzo dużą prędkością. I muszę dać wajchę bardziej, bo mam na 200. Widzicie, drodzy Państwo, jak sobie ustawię na mniejszą prędkość, to wtedy on się rozpędzi do tej mniejszej. Jak ustawię na większą prędkość niż to, co jest zadane przez LZB, to on sobie sam z automatu dostosuje prędkości do LZB, więc dlatego tą wajchę najlepiej mieć na maksa w czasie, kiedy jesteście w zasięgu LZB. Rozpędzamy się do 250 km na godzinę. Nawet jak nie ma za dużo budowli, to ich ładunek na sekundę jest 60. Nie bardzo ładnie. Jak to wygląda z zewnątrz. Ze składu. Nawet mamy, jak widzicie, podwójny skład, więc jest to bardzo długie. Jedziemy aktualnie 250 na godzinę. No szybciej podróżować niestety nie będziemy. Więc prędkość się maksymalna, aby to niemieckie z tego, co mi się wydaje. Ale i też sam fakt. Jest to duża prędkość. I pamiętajmy,
Mamy Josephę, trzeba kliknąć. Mamy jechać przez lokalizację chorym. Więc jedziemy. Przejeżdżałem przez stację z prędkością przelotową 250 na godzinę. Ładnie jedziemy lekko pod górę, jak widzicie. Z automatu moc nam wzrasta. Bardzo fajnie jest to rozwiązane, naprawdę. Nastawnik kierunkowy taki mały. Gdzie normalnie się to zawsze kojarzy z wajchą jakąś, a tutaj taki mały przełączniczek. O, otrzymałem nagrodę, że przejechałem 160 km. No tak, ja już trochę jeździłem w tym symulatorze, tym pociągiem również. No niestety nie nagrywałem tego z pewnych powodów, jak już mówiłem. Aktualnie korzystam z programu Mirimis Action, ale jest to tylko okres próbny, czy jest to plany. Najwyżej potem zobaczymy, może coś innego się wykona, jakiś inny program. Jakoś sobie musimy poradzić. No niestety z OBS-em to już sobie już zamiast 60 klatek na sekundę myśmy mieli, nie wiem, z 15, więc by się nie dało grać. Tylko widzę, że ten action zacznie brać miejsce na dysku i zajmować. Na OBS-a jeden film średnio waży 2 giga 30 minutowy. To ja już ekrzynę nagrywając przez te 13 minut i 10 sekund zajmuje mi to już 5 giga. Mała różnica jest. Dobrze, że mam szybki internet. Chociaż na YouTube jakieś miary to się będzie przesyłać. Za 5 km dojedziemy do ograniczenia do 200 km na godzinę. I zobaczycie, drodzy Państwo, co się będzie stać, jak będziemy bliżej. No, już się zaznaczyła ikonka G, czyli że mamy się przygotować do hamowania. No i aktualnie prędkość na tempomacie zaczyna nam maleć. Jest to tak dostosowane, abyśmy wyhamowali do 200 km na godzinę w odpowiedniej odległości. Zobaczycie sami Państwo, czy uda się nam wyhamować. Aktualnie ikonka G znikła, więc już nie jest wymagane hamowanie. I
jedziemy 200 i aktualnie ograniczenie wyskoczyło na 200. Czego chcieć więcej? Następne ograniczenie za 3 km na 160. Te jakieś dziwne czaczki się dzieją. Od tego śniegu widzicie, drodzy państwo? Dziwne to. Się pod kołami dzieje. No cóż. No i znowuż idealnie wyhamowywaliśmy na 160. No właśnie, ja aktualnie LZB się kończy. Potwierdziłem koniec. Wajchę ustawiam na 160. I zaraz nam się nasze LZB skończy. No właśnie. I też z automatu nam się moc odcięła, więc... No właśnie, to nie było takie proste z tym AFB. No jak się nie mylę, trzeba było też zrobić. Aha. Teraz je tu na nowo ustawić i załączyć. No i teraz wszystko pracuje, jak powiem. Teraz będziemy się już Stolberg albo Bahnhof zatrzymywać. Nie umiem po niemiecku czytać, niestety. Może lepiej nie będę czytał nazw stacji? W której my tam mamy być i... A, patrzcie, drodzy państwo, od R i pod F sobie możemy zmieniać i regulować prędkość. Ja nawet nie wiedziałem. Zatrzymanie o której? O, 9. A nie, bo ja mam się w tym Stolberg zatrzymać. I potem jechać i się zatrzymać. Ach. Dobrze. Ciekawe. Ciekawe, co tam ciekawego dla nas wykombinują.
co mamy niby zrobić ten Stolberg? Czy jakąś zmianę kabiny, czy coś? Może? Bo z jakiegoś powodu się mamy tam chyba zacząć. Jakby ktoś się pytał gdzieś się Seaferowi, za tym pedałkiem tam na dole. Cię odklikuje i naklikuje, niestety ręcznie nie wie tego zrobić. Abym zaprezentował. Za 5 km trzeba będzie zahamować. Trzeba patrzeć się uważnie na semafory, bo na niektórych może być napisane 60. To tu w prawym rogu lubię wyświetlać czasami 120, a potem, że nie wiem, za 20 metrów jest 60. Nie ma jak wyhamować. Taka mała uwaga, już na tym bardziej zaawansowanym stopniu scenariuszy. Więc semafory też są ważne. Dobrze, zmniejszmy już moc i zacznijmy redukcję prędkości. No to akurat semafory nie pokazywały niestety nic. No kawałek nam zajęło to zwolnienie, nie powiem. To dlatego, bo jest ślizgo i nam się szkółka ślizgały. Dlatego tutaj już trzeba bardziej uważnie zacząć hamować. Z tego właśnie względu. No ze 120 to akurat jak zacznijmy teraz hamować. No bo następny semafor jest nawet na stój. Dobrze, i sobie dojeżdżamy pomalutku. Pewnie będziemy musieli poprosić o zgodę na wjazd. Zajmujący się incydentem na peronie, wkrótce otrzymasz trasę objazdową. Aha. A, czyli po prostu nie mam być na czas. Rozumiem. Czekaj na odmianę sygnału.
No to czekam, skoro muszę. A, bo muszę poczekać, aż ten przyjedzie. Aha. Już rozumiem. Ten wyjeżdża i dopiero potem ekspres zostaje zgra. Aha. A łączy się luzują. Dobrze, i ruszamy. Coś czuję, że z tego 110 to się zrobi 60. Też nieprawda, prawda. Ja już znam ten symulator, drodzy państwo. No już się znamy. No nie do końca się znamy. O tej 40 to nie miałem zielonego pojęcia. Jak to nasza trasa wygląda? Będą tu jeszcze jakieś rozjazdy, czy nie za bardzo? No to mamy dopiero jechać przez lokalizację. No nie, bo już tam 60 pokazuje, więc znaczy się, że coś będzie. Zifa. Zifa. Zifa to Zifa. Ale co w tym pociągu minimalna moc to też właściwie nic nie daje. Co je można mieć. No to będziemy, drodzy państwo, lekko opóźnieni. I ten miał być 30-minutowy odcinek, a wyjdzie 40 pewnie. Na pewno się to przedłuży. Przez ten objazd 4 minutki będziemy mieli opóźnienie. No i nawet ładnie sobie radzi, to naprawdę. Jestem zadowolony z tego nagrywania. I ja i mam nadzieję, że państwo, ze względu na tą dużą ilość latek na sekundę, naprawdę jestem zadowolony. Mamy długi skład, to należy też o tym pamiętać. Co to było? Nie chciałem nastawnika kierunkowego ruszyć. Maryjcze. Jak się robi o piasecznicę? Chcę piaskiem podsypać.
A będzie się lepiej rozpędzać. Pięknie. No i tak opóźnienie będziemy mieli i tak to nie. Nie jest to. No jest to nieuniknione. Ale jest naprawdę dobrze wyciszony ten pociąg. Ciekawe, czy złoty medal dostaniemy za naszą jazdę dzisiejszą. No mały błąd był, jeśli chodzi o ograniczenia prędkości przed nami 120 minut. Już się spojrzałem na ten semafor tym razem. Trochę lepiej. Dobrze, i zwalniamy. I do 60 będzie. Hamujemy. Tówka i przy następnym 70. A ten następny to jeszcze kawałek drogi. Nie ma też co za szybko hamować, bo opóźnienia nabierzemy dłużej. Tego byśmy nie chcieli. Jeszcze 40 się nam pojawiła też przy następnym semaforze. No cóż, już z AFB nie będziemy raczej korzystać. No już ten 1 km na godzinę to już by mogli sobie darować to przekroczenie. No 3 minutki opóźnienia. Nie źle jak na ten objazd i na to czekanie. Mogło być gorzej, my tu musimy, pamiętajcie, podjechać pod sam koniec tego peronu, bo mamy bardzo długi szlak. Dobra, i hamujemy. Zifa.
zajmujemy, powiedziałem. No, delikatnie. Odblokuj drzwi, tym razem prawe byśmy chcieli. Otwórz z prawej, otwórz z prawej, no. Otwórz z prawej, zamknij z lewej. Dobrze. Reflektory wyłączone. Główny przerywacz obwodu to niech jeszcze zostanie. Tu powrócimy do monitora zerowego. Prędkość wycieracza. Zobaczymy, jak ci poszło. Jaki medalik dostaniemy? Oczywiście, że złoty, żeby inaczej. Dobrze, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.